Dzień dobry Państwu. Widzimy się po raz drugi w ramach cyklu wykładów poświęconych wstępowi do technologii cyfrowych w animacji kultury. Tym razem przedmiotem niniejszego wykładu będą technologie ICT. Otóż dlaczego tym technologiom poświęcony jest osobny wykład? Są dwa powody tego stanu rzeczy. Po pierwsze, w nazwie przedmiotu, a nawet całego kierunku studiów, występuje pojęcie technologii cyfrowych. To jest powód pierwszy. To pojęcie ściśle wiąże się, ale o tym za chwilę, właśnie z ich odmianą spod znaku ICT. Drugi powód jest o wiele ważniejszy, ponieważ te technologie przesądzają o charakterze i kierunkach rozwoju współczesnego świata. I już te dwa wspomniane powody, dwie wspomniane przyczyny są na tyle istotne, żeby właśnie wspomnianym technologiom ICT poświęcić osobny wykład. Co najmniej jeden osobny wykład. I po tym krótkim wstępie przejdę do spraw szczegółowych. Otóż zacznę od takiego stwierdzenia, że wynalazki techniczne, powtarzam, techniczne, czy wszelkie inne wynalazki, które stworzył na przestrzeni dziejów człowiek, zawsze zmieniały jego otoczenie. Zawsze w mniejszym lub większym stopniu zmieniały świat. Chociaż początkowo, w pierwszym okresie cywilizacji ludzkiej, czy ludzkich cywilizacji, bo w zasadzie tutaj należałoby używać liczby mnogiej, było tak, że światem rządziła ta sfera, że tak powiem, duchowa. Prawda? Być może pamiętacie Państwo pierwszy wykład, na którym mówiłem o różnym rozumieniu kultury, o różnych teoriach kultury. I jak już wspomniałem, na początku dziejów ludzkości przemożny wpływ na losy świata miały wierzenia, czy to religijne, czy później różnego typu ideologie, światopoglądy, czy filozofię, czyli ta sfera, jak to mówiono początkowo, duchowa kultury, a nieco później sfera idealna, ideacyjna, czy świat wartości. To one mówiły, jak wygląda świat, to one kreśliły ogólną wizję bytu, to one też kierowały życiem różnych grup społecznych. Natomiast od czasów nowożytnych, czyli jeśli chodzi o Europę, byłby to wiek, powiedzmy sobie, XVI, sytuacja zaczęła się pomału zmieniać. Otóż rozwój cywilizacyjny, rozwój nauki, zwłaszcza nauk matematyczno-przyrodniczych, doprowadził do wynalezienia wielu, nie tylko nowych teorii, ale również do wynalezienia wielu różnych narzędzi, przyrządów, czy później maszyn, które przeobraziły krajobraz życia współczesnego człowieka. Wpływ nauki jest coraz większy. Wpływ różnych wynalazków również niepomiernie wzrósł. I doprowadziło to do tego, że w dwudziestowiecznej na przykład refleksji nad światem, prawda, czyli refleksji filozoficznej, naukoznawczej czy typu humanistycznego, zaczęto dostrzegać przemożny wpływ różnego typu technologii na nie tylko na codzienne ludzkie życie, prawda, na życie codzienne, ale również na ogólny kierunek przeobrażeń w świecie współczesnym, prawda, czyli ogólny kierunek przeobrażeń kulturowych. I doszło do tego, że pojawili się teoretycy,
na przykład na gruncie filozofii, chociażby Martin Heidegger, czy na gruncie nauki, na przykład Neil Postman, którzy zaczęli twierdzić, że to technika w czasach nowożytnych i oczywiście współczesnych wywiera przemożny, decydujący wpływ na nasze życie. Wspomniany przed chwilą Neil Postman ukuł nawet takie pojęcie technopol, prawda? Czyli na określenie pewnego kompleksu związanego właśnie z wynalazkami, z technologiami, które nie tylko zmieniają świat, ale które również wpływają na samą kulturę, a nawet, jak to twierdził Neilman, ów technopol sam zaczyna być utożsamiany z kulturą. Prawda? Czyli sam staje się kulturą, która zaczyna po prostu rządzić we współczesnej rzeczywistości. I o ile wcześniej, nawet jeszcze w XIX wieku, nie mówiąc o wcześniejszych epokach, to kultura rozumiana jako właśnie sfera ducha, jako świat wartości, jako świat idei, jako ideologia, czy religia, określały nie tylko jak wygląda świat, ale również określały tożsamość człowieka, mówiły, co jest ważne w życiu człowieka i praktycznie ingerowały we wszystkie sfery bytu społecznego. I tutaj tytułem przykładu. Być może Państwo znacie taką niewielką książeczkę Edwarda Redlińskiego Konopielka albo oglądaliście film pod tym samym tytułem, czyli Konopielka. I tam jest taka scena, którą zawsze lubię w roli przykładu podawać na wykładach tudzież na innych zajęciach, które prowadzę ze studentami. Otóż jesteśmy w pewnej społeczności na bagnach poleskich. Można się domyślać, że gdzieś w połowie XX wieku, na regionie uchodzącym za zawsze zacofany, za jeden z najbiedniejszych obszarów nie tylko dawnej Polski, ale no w ogóle Europy. I tam żyje sobie pewna społeczność, która oczywiście otrzymuje się głównie z rolnictwa, tak jak każda tradycyjna społeczność. I tutaj w pewnym momencie dochodzi do sporego konfliktu, zakończonego nawet w sposób no, wręcz krwawy, a mianowicie nad sposobem, w jaki ci ludzie mają dokonywać zbioru zboża. Tak? Otóż zawsze ci ludzie zbierali, czyli po prostu kosili zboże, tam pszenicę, żyto i tak dalej, za pomocą sierpa. Ale w pewnym momencie w głowie jednego z owych wieśniaków, prawda, młodego chłopa, pojawia się myśl, a dlaczego by nie kosić tego zboża po prostu kosą? I on proponuje, sam zaczyna i proponuje, namawia innych, prawda, mówiąc, że przecież to jest szybciej, wygodniej, efektywniej i tak dalej. Natomiast pozostali chłopi, pozostali wieśniacy się no, temu sprzeciwiają, buntują, nie chcą i na tym tle dochodzi do poważnego zatargu. Prawda? I teraz jaka jest argumentacja tych, zwłaszcza starszych mieszkańców owej społeczności taplarskiej, gdyż ta wieś tak się nazywała. Otóż oni argumentują, że tak zawsze było, prawda, że to jest zgodne z tradycją, albo, jak jeden z nich mówi, kosimy tak, bo tak Bóg przykazał. Prawda? Czyli tradycja plus religia mówią nie tylko o pewnych ludzkich powinnościach w stosunku, nie wiem, właśnie do wspomnianego Boga, nie tylko mówią coś o ludzkiej tożsamości, ale również niejako w cudzysłowie wtrącają się nawet w sprawy gospodarcze. No, czyli mówią, co ludzie mogą, a czego nie mogą robić z danym narzędziem. W tym wypadku z kosą i z sierpem. Ta sytuacja zmienia się, jak powiedziałem, już w czasach nam bardziej współczesnych, najnowszych, kiedy to rola religii
czy w ogóle rola ideologii schodzi na plan dalszy, a zwycięża ów technopol. No, czyli to technopol mówi, jak ludzie, co ludzie mogą, co ludzie powinni, prawda? Czyli on jak gdyby zastępuje te tradycyjne formy kultury. Nas interesują technologie ICT. One odnoszą się do czasów naprawdę nam najnowszych, do ostatnich kilkudziesięciu lat. I teraz najwyższy czas, najwyższa pora, aby rozszyfrować, co się kryje pod tym pojęciem technologii ICT. Otóż jest to angielskie określenie, skrót od Information and Communication Technology, prawda? Czyli technologie informacyjne i komunikacyjne. Jakie to są technologie? No, gdyż to określenie nie ma polskiego odpowiednika. Możemy tutaj w sposób opisowy tą kategorią się posługiwać. Otóż to jest cała gama różnego typu wynalazków, prawda? Elektronicznych, cybernetycznych, telekomunikacyjnych i przede wszystkim informatycznych, które zrodziły się w ostatnich kilkudziesięciu lat. No, taką cenzurą był okres po II wojnie światowej, czyli powiedzmy sobie ostatnich 50 parę lat. A więc pierwszy komputer powstał w roku 1946. No, i potem był udoskonalany. Oczywiście te wcześniejsze komputery w zasadzie w niczym nie przypominały tych obecnych. Były to olbrzymie szafy, znaczy urządzenia, prawda, zajmujące, czy podobne do wielkością do szaf, które zajmowały mnóstwo miejsca, które pożerały mnóstwo energii. Komunikacja odbywała się też nie za pomocą monitora czy klawiatury, gdyż takowych przyrządów jeszcze nie było. Otóż komunikacja odbywała się za pomocą tak zwanych kart performowanych, które miały taką postać takich dziurek i trzeba było mieć nie lada umiejętności, żeby zawarte informacje od takiego komputera po prostu odczytywać, deszyfrować niemalże, prawda? Więc, ale to akurat nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że już te pierwsze komputery znacznie przeobraziły niektóre dziedziny życia. I potem pojawiły się kolejne wynalazki, o których wszyscy już słyszeliśmy, pojawiły się pierwsze sieci komputerowe jeszcze w końcu lat 60. XX wieku. Oczywiście one też nie przypominały współczesnej sieci WWW. Pojawiły się różnego typu urządzenia laserowe, pojawiły się nowe środki łączności, prawda? W latach 90. wynaleziono czy skonstruowano pierwsze telefony komórkowe. Oczywiście cały czas rozwijały się dyscypliny cybernetyczne na gruncie tych wspomnianych dyscyplin czy teorii cybernetycznych. Tworzyły się różnego rodzaju automaty, a później roboty, i one złożyły się na zupełnie nową infrastrukturę techniczną, no, którą określa się współcześnie właśnie tymi technologiami ICT, no, gdyż one są sterowane po prostu za pomocą odpowiednich programów komputerowych, czy też jak mówiono wcześniej, są sterowane numerycznie. I tutaj też niezwykle ważna uwaga. Otóż jeśli my mówimy czy myślimy o współczesnych technologiach ICT, no to zwykle mamy na myśli przede wszystkim komputery albo takie mikrokomputery, na przykład jakimi stały się ostatnio telefony komórkowe zwane smartfonami. Otóż to jest nieco mylące, dlatego że o swoistości tych technologii ICT
nie świadczy owe komputery, tylko świadczy przede wszystkim oprogramowanie, software, jak my mówimy. Tak? Otóż pojawi się zupełnie nowy język, sztuczny język, język programowania. Tych języków jest podobno kilkaset, to jest tak trochę jak z teoriami kultury, których też jest kilkaset. Mówiłem o tym, znowu tutaj przypomnę, na pierwszym wykładzie. I te programy komputerowe pisane w tych różnych językach sterują pracą najróżniejszych maszyn, najróżniejszych urządzeń, prawda, więc wspomnianych robotów, automatów, a współcześnie, no, w zasadzie można powiedzieć, większości maszyn, prawda, ponieważ one wchodzą w skład, no, dosłownie wszystkich urządzeń, które, no, każdy albo większość z nas ma we własnych domach, prawda, czyli wspomnianych telefonów komórkowych, telewizorów, zwłaszcza telewizorów cyfrowych, pralek, lodówek, samochodów, prawda, które też coraz częściej są nafaszerowane różnego typu elektroniką, i wszystkie te wymienione i szereg innych urządzeń są właśnie sterowane za pomocą komputerów, za pomocą mikroprocesorów. A te mikroprocesory oczywiście oprócz tego, że są zasilane na przykład energią elektryczną, ich działanie kieruje bezpośrednio odpowiednie oprogramowanie napisane w takim bądź innym języku programowania. Oczywiście też na takiej samej zasadzie działa sieć, działa współczesny internet, prawda? Którego strony, podstrony i innego typu aplikacje też są napisane w odpowiednim języku, na przykład HTML, czy w zasadzie HTML to jest język znaczników, nie wiem, JavaScript, czy powiedzmy sobie PHP. Tak więc technologie ICT to jest cały zestaw, cała gama różnych urządzeń, czyli to są różnego typu maszyny, automaty, komputery i ich pochodne w postaci, nie wiem, telefonów komórkowych czy nie wiem, inteligentnych zegarków na przykład. To są różnego typu sieci, prawda, na czele z internetem. To są różnego typu urządzenia telekomunikacyjne, które łączą te sieci i urządzenia peryferyjne. To są różnego typu aplikacje i programy komputerowe oraz różnego typu urządzenia cybernetyczne. I do tego jeszcze można dorzucić na przykład bioinformatykę i jej pochodne. Tak? I to są wszystko właśnie technologie ICT. Te technologie, jak wspomniałem, wkraczają, czy wkroczyły już praktycznie wszystkie praktyki społeczne. Otaczają nas zewsząd. Gdziekolwiek się nie znajdziemy, to jesteśmy wśród właśnie tych urządzeń, tych technologii ICT. I dlatego też one pełnią tak ważną rolę w życiu i ich rola jeszcze na pewno wzrośnie. Da? Nawet zmieniają samego człowieka, udoskonalają jego możliwości percepcyjne. Stąd niektórzy mówią, że wkraczamy w tak zwaną erę postludzką, prawda? Posthumanistyczną, gdzie człowiek coraz częściej będzie właśnie nafaszerowany tego typu urządzeniami, różnego typu implantami, różnego typu rzeczywistością rozszerzoną, różnego typu na sobie będzie nosił te okulary, chociażby na te słynne Google Glass, będzie miał inteligentne zegarki, będzie miał wszczepiane różnego typu mikroprocesory, które będą na przykład przeszukiwały jego ciało pod kątem różnych chorób i tak dalej, i tak dalej. Więc te technologie ICT, jak już powiedziałem, w decydujący sposób wpływają na kształt dzisiejszego świata. I z tego chociażby powodu rodzi się kolejna niezwykle ważne zadanie. Otóż
Tym zadaniem jest umiejętność tworzenia i posługiwania się tymi technologiami, tak? Gdyż te technologie nie tylko, że tak powiem, no, sterują, ale przecież ktoś te technologie musi tworzyć, ktoś musi pisać programy komputerowe, ktoś musi biegle posługiwać się różnego typu programami narzędziowymi, począwszy chociażby od wszystkim dobrze znanego pakietu Office, a skończywszy na bardziej zaawansowanych programach czy różnego typu edytorach, na przykład do produkcji filmu, do obróbki zdjęć, grafiki, do miksowania dźwięku i tak dalej. I również coraz ważniejszą rolę te technologie ICT odgrywają w pracy humanisty, w pracy kulturoznawcy i oczywiście w pracy animatora kultury. A więc tym, czym będziecie Państwo się zajmować, przynajmniej w części, po ukończeniu tego kierunku studiów, czyli technologii cyfrowych w animacji kultury. No, dlatego refleksja, też myślę, że jakaś pogłębiona refleksja na temat, czym są te technologie ICT, jaka jest ich rola w życiu, jest Państwu niezbędna, obok oczywiście praktycznej ich znajomości. I tym stwierdzeniem chciałbym zakończyć niniejszy wykład, wykład numer 2. Dziękuję Państwu za uwagę.